Rafał Mazurczak, członek zarządu Vehco Investment S.A., odpowiedzialny za segment biurowy. Proszę powiedzieć, jaką ofertę, jakie inwestycje Państwo promują w tym roku na targach NIPIM? Jesteśmy bardzo aktywni w Polsce, w segmencie biurowym, w segmencie mieszkaniowym i w segmencie retailowym. Ja odpowiadam za segment biurowy, więc głównie skupię się na tym rynku. Przede wszystkim przyjechaliśmy tutaj na MIFIM, żeby pokazać browary warszawskie. To jest bardzo taki charakterystyczny projekt, jeśli chodzi o Warszawę, ponieważ jest takim miejscem, do którego mamy nadzieję, warszawiacy będą chętnie przychodzić. To jest projekt biurowy? To jest projekt, który właśnie jest projektem wielofunkcyjnym, czyli coś innego niż do tej pory. Zawiera biura, zawiera mieszkania na wynajem, zawiera mieszkania na sprzedaż, zawiera również część handlową. I to taką część handlową, która będzie bardziej skupiona w obrębie usług, w obrębie gastronomii, czyli będzie takim uzupełnieniem oferty, jeśli chodzi o te pozostałe funkcje. Jaka to jest lokalizacja? To jest lokalizacja Browar Warszawskie przy Grzybowskiej, działka, która ma ponad 4 hektary, gdzie budujemy ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wynajmowanej, ale nie sama powierzchnia to jest najważniejsza w sensie skali, tylko funkcje. Bo oprócz tego, że będą tam te 3-4 w sumie funkcje, to jeszcze tworzymy przestrzeń miejską, tworzymy 3 place publiczne. Zaraz na wejściu do projektu będzie taki plac, brama browaru, gdzie tworzymy takie bardzo fajne przestrzenie dla użytkowników, dla mieszkańców, świetnie oświetlone, zielone. Tworzymy również przepiękny plac przy warzelni, która jest obiektem historycznym, który również zamierzamy odbudować i tam stworzyć taki mini browar z takimi niszowymi gatunkami piwa. Również tworzymy taki plac, który się nazywa ogrodem centralnym, który jest nad piwnicami, które będziemy odbudowywać. I to jest właśnie coś takiego niesamowitego w tym projekcie, że łączymy te wszystkie funkcje i tak jakby zwracamy to miejsce w Warszawie.